Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym vlogu. My dopiero co wróciliśmy z Isle of Skye, ale pakujemy się od nowa. Jest długi weekend majowy, więc wyruszamy do Lake District. Tam zostaniemy na kempingu. To będzie tylko taki krótki wypad od piątku do poniedziałku. Także widzimy się już w drodze. Żegnałam się po drodze, nie zdążyłam się skomunikować w ogóle. Dopiero ocknęłam się niedawno, jak już byliśmy prawie na miejscu. Więc Paweł już na recepcji wybiera nam najlepszą parcelę przy jeziorku. I jak się nazywa ten kamping? Ojejku, ja jeszcze śpię nadal. Zaraz przeczytam nazwę i wam wszystko pokażę. Welcome to Borrowdale. A, czyli nazywa się Borrowdale. I jak tam? 38 tu mam miejsce, ponoć. Że musimy ten koło, zaraz tutaj jest service point i... Aha, chyba wiem gdzie. A czemu musisz do niej wrócić? Żeby jej powiedzieć, bo czasami ktoś tam zaparkuje. Musimy potwierdzić. Paweł, gdzie ta kartka? Tu. Sięgnie. Paweł będzie lał wodę, a ja idę zobaczyć kolejne miejsce. Bo tamto było niedobre, pani nam zmieniła i idziemy na 28. Ładne, na końcu. Dalej już się nie da. Tak, tu mamy słupek. 28, piękne. Z mostkiem i przechodzącymi ludźmi. Tak, jest. Tak, jest puste, jest. No jest okej, tak trochę w dół. Tylko nie wiem, czy chcemy buźkami do lasu, czy tyłem do lasu. Ja chcę buźką do ciebie. Leje się woda. Tam jest mostek do lasu i tam ścieżynka jest, ludzie tam sobie przechodzą. No, pewnie nie z jakąś częstotliwością ogromną. Także nadal cisza, spokój. Nie chcę za daleko pojechać, bo nam podjazdy nie wystarczy. No. Tu. Tak pokraczny jesteś? No to dobra, dajesz. Jest dobrze. Pięknie wjechałeś. Dzień dobry. Jak widzicie, po mojej wspaniałej fryzurze dopiero żeśmy się wygrzebali z łóżka. Jest po 9:00. Zrobiłem kawkę dla Moniczki. Dzisiaj są jej imieniny, także wszystkiego najlepszego, Moniczka. To jest twoja imieninowa kawka. O, dziękuję, kochanie. Ten pijemy kawkę i będziemy się prawdopodobnie pomału gdzieś wybierać na jakiś spacer, pomimo kiepskiej pogody, pomimo tego, że jest troszeczkę pochmurno i chlapie deszcz, to
to będziemy się gdzieś wybierać na jakiś mały spacer. A ja mam mój kubeczek. Zwycięzcy, tak, tak. Może nie zwycięzcy, ale w sumie zwycięzcy. Ukończyłem szczęśliwie, więc czuję się jak zwycięzca etap Loch Ness. Greatness. Fajny napis tam jest. Teraz wam przeczytam. Nie wiem, czy widać na kamerze. Jest tutaj napisane. Greatness, you won't find it on your sofa. Tak. Nie znajdziesz wielkości na swojej sofie. Trzeba wyjść z domu, trzeba coś zrobić. Trzeba się spocić czasem i wtedy nasze greatness znajdziemy. Teraz ja się z wami witam. Chciałam tylko dodać, że jesteśmy nadal na kempingu. My już tu kiedyś byliśmy. Wtedy testowaliśmy nasz żagiel, który mocuje się do paddleboarda. Także jeżeli macie, właściwie to się topiliśmy przy tym żaglu prawie tam na tym jeziorze. Jak chcecie pooglądać, to w prawym górnym rogu wrzucę wam filmik właśnie z tego dnia. Dzisiaj jest taka niespecjalna pogoda, ale i tak zamierzamy się przejść. Chcemy wejść na jakiś taki mały szczyt, mały pagórek. Zobaczymy, czy cokolwiek z góry będzie widać, czy Pawłowi uda się polatać dronem. No zobaczymy, idziemy. Trzeba troszkę podreptać, rozruszać się. I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. I wyruszyliśmy. To nic, idziemy, nie? Pogoda nie jest super rewelacyjna, jest zachmurzenie. Tam nie narzekaj na pogodę, nie leje. Na razie nie leje. Zobaczymy. Piękny jest ten las, w którym jesteśmy. Pięknie ptaszki tutaj zawsze śpiewają. Mleksyrkiem pan jeździ, zbiera się dzieci. Podpatruje, czy wszystko w porządku. Bardzo ładny, bardzo czyściutki jest ten kamping, mimo że tu jest taki dziki las i w ogóle parcele dla kamperów są też fajnie przygotowane, utwardzone. Czasami trochę pod kątem trzeba na podjazdy wjechać, ale ma ten kamping swój taki specyficzny klimat, dlatego że jest tak bardzo wmontowany w las. Otaczają nas drzewka, pięknie ptaszki śpiewają, także naprawdę jest fajnie. A więc tak, no psy, tu jest nasz kamping, tak, tutaj w tym lesie. Jak widzicie, dojeżdża tu również autobus, a tutaj mamy już ścieżkę prosto na ten szczyt. Tak mi się wydaje. Tak, kochanie, tak ci mapa pokazuje? Nie, mapa mi nie pokazuje w ogóle tej ścieżki, ale w dobrym kierunku idziemy, więc idziemy prosto. No, żeby nie iść przy drodze, nie? To jest naprawdę pionowo pod górę. Czyli faktycznie tutaj jest jakiś szlak. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me when I try. Jesteśmy już mniej więcej w połowie górki, już zaczynają się przepiękne widoczki. Tam mamy jeziorko Derwent Water, czy jakoś tak, na pewno wam napiszę pod spodem nazwę. Tutaj w tym lasku znajduje się nasz kamping, którego kompletnie nie widać, bo jest w lesie. Tu było to podejście. Minęli nas wszyscy dziadkowie, więc teraz my się zbieramy i pędzimy właśnie tam. Zrobiło się tak ciepło, już się troszeczkę rozebraliśmy, ale dalej kurtka mi się lepi do ciała. Niby chłodno, niby... Ile tam mówiłeś? 10 stopni, tak? Koło 13, a tak jakoś duszno. Ale fajnie, bo nie pada. Wykorzystujemy ten moment i pędzimy na szczyt. Może uda się nawet coś polatać. I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me.
not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who shapes me. Powiem wam, że oni mają tu takie małe, niepozorne, wysokościowo góreczki, a takie strome do góry, że idzie ducha wyzionąć. Wyszliśmy właśnie na taką przełęcz, z której mamy przepiękny widok na jezioro i z drugiej strony na górki w Lake District, a celem naszej wycieczki jest szczyt Maiden Moor, 575 metrów nad poziomem morza, który się znajduje tam za mną. Także tam w tamtym kierunku zmierzamy w tej chwili. Nie są to jakieś bardzo wysokie górki, ale przepiękne, bardzo malownicze. I wchodzimy praktycznie z poziomu morza, więc te wszystko, całe 500 metrów trzeba podejść do góry. To w drogę. W drogę. All days I used to think I'm the problem, that I was way too sensitive, reacting way too much, until patrzcie, a tu z tej strony takie chmurzyska naszły. Nie wiem, czy nas jakiś deszcz nie dopadnie. Póki co, no wiatr mocny, jak widzicie, ale póki co dalej zmierzamy na szczyt, który sobie obraliśmy. Ojejku, z noskami kapie, sorry. On już jest tuż, ale coś czuję, że deszcz nas dopadnie, dogoni. No nic, jesteśmy, mamy kurtki, mamy spodnie przeciwdeszczowe. Nawet mam parasolkę, chociaż pewnie jej nie użyję przy tym wietrze. No tak już się rozjaśniało i niestety pokażę wam widoki. Wcześniej planowaliśmy iść tutaj tym grzbietem na ten szczyt. On się nazywa Kat coś tam, nie pamiętam, ale że ten jest wyższy, to idziemy na ten tutaj. Ludzie się tu pochowali za górką, bo wieje. Jest. O, jeszcze zwaliłam kurczę. Położymy. Widoki tu mamy. I tak wieje. Och. Jak tam, kotku? Dobrze. Zimno. Wiatr zimny. No wyjmij kurtkę. Nie wiem, czemu ty zdjąłeś kurtkę zamiast bluzy. Kucnęliśmy sobie za góreczką, bo tu troszkę mniej wieje. Ale Paweł mówi, że chmury naszły i będzie deszcz. Także pędzimy dalej. Chyba schowam kamerę, co? Dobra. Chowamy was. I pędzimy. My zrobimy takie kółeczko, więc nie wracamy tą samą trasą. Jak będzie coś jeszcze ładnego, a nie będzie padało. No to są same ładne rzeczy, także tutaj. Tak. Gdzie się nie spojrzysz, to jest ładne. Na którą górkę by się tu nie weszło, to piękne widoki. No niestety dzisiaj nie jest idealna pogoda, ale no to trudno, jest tak jak jest, także mogło być gorzej. Nie padało przynajmniej tak do tej pory, więc udało się coś polatać, więc nie jest źle.
To lecimy. W drogę. W drogę. Przez przypadek chyba zdobędziemy kolejny szczyt. Carrying a different triggers, scaring us to death. Someday we will collide someplace where we can hide our space. Forget the world outside just for a while. Some way we will be fine, safe place, just you and I always. I will wait for us to collide. Jest kamyczek, no to trzeba na niego wejść. No jakby to tak był kamyczek, a Monika by się tam nie wdrapała. My jak zwykle nie wzięliśmy wody na wycieczkę, więc Monika będzie piła prosto ze strumienia. Zobaczymy, jak nam to pięknie zademonstruje. Próbuję znaleźć najlepsze, widzę, dojście do strumyczka. A ty morsujesz czy pijesz? Te kamienie chyba śliskie trochę, nie? Pięknie. Ptaszynka się napiła. Jaka woda? Dobra? Prawie już zeszliśmy, ale natknęliśmy się na taki niewielki wodospad, właściwie taką kaskadę i chcemy, no nie da się do tego dojść za bardzo, bo jest skarpa i są drzewa, no i chcemy, żeby Paweł oblatał go dronem, o ile się da. Ja Wam pokażę tutaj kawałek tego strumienia. My wracaliśmy drugą stroną, taką kamienistą bardzo ścieżką, ostro w dół, ale już jesteśmy tuż, tuż. Teraz patrzcie na ten wodospadzik. O, tu jest strumyczek. Tu jest jakaś, to jakiś wodociąg. Oni tu wodę pobierają. O, Danger Deep. O, widzisz, jakieś ujęcie wody. Skoro tu jest ujęcie wody, no to tą wodę, którą piłam, to wcale nie jest taka zła, prawda? Znaczy, że się nie otruję. No to dobrze, cieszę się. Zobaczymy, co uda Pawłowi się nagrać. Czy, bo tam są drzewa i te drzewa już pomału zaczynają mieć liście, więc no nie wiem, ile będzie widać. Zobaczymy. Can hide our space. Forget the world outside just for a while. Some way we will be fine. Safe place, just you and I always. I will wait for us to collide. Dochodzimy już do naszego kempingu. Krótkie podsumowanie. Ile tam przeszliśmy? 8 km przeszliśmy i prawie 500 metrów przewyższenia. Także całkiem przyzwoita trasa. A jak długo nam to zajęło? Ciężko wyczuć, musiałbym zobaczyć. Zajęło nam to... prawie 3 godziny, tak? 2,5 godziny. 2,5 godziny. Na głodniaka, bo ja nie jadłam śniadania. Idziemy. Głodni jesteśmy. Jak widzicie, na tym kempingu nie można rozbijać się z namiotami. Tylko przyczepy i kampery.
A pamiętasz, ile zapłaciliśmy za ten camping? Zapłaciliśmy za 3 noce 90 funtów. Jest nasz guciek. Stoi, czekał na nas. Ojej, chcę kakałko, chcę jabłko, chcę obiad, który muszę sobie dopiero ugotować. Nie wiem, co mnie tak zmachało, ale jestem padnięta. A tutaj mamy mostek w las. Ludzie tu na spacerki z pieskami chodzą. Domek. Domek. Home sweet home. Tak więc po 4 godzinach włóczenia się po tych pagórkach angielskich czas coś zjeść, bo ja jeszcze nie jadłam śniadania. Na obiad będę robić faszerowane papryki. Zamierzam je przygotować w omni. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo póki co papryka nie pasuje. Mam nadzieję, że jak ją wydrążę, to będzie bardziej pasowała. Ja użyję do nadzienia u nas czerwony ryż. Nie wiem, czy lubicie, ale u nas czerwony ryż, pieczarki i cebulka. I cebulkę podsmażę z pieczarkami. Ryż już się gotuje i to będzie nasz farsz do papryki. Biorę się do roboty. No dobra, ryż nam się ugotował. Teraz dodajemy do tego te moje usmażone pieczarki z cebulką i z czosnkiem. Wymieszam to sobie tak porządnie i nafaszeruję te papryki. I będę, jeszcze tak nigdy nie robiłam, więc nie wiem, czy na dno podleję trochę wody. Chyba tak, bo na parze tak zawsze robię, że no nie powinien być tutaj taka krateczka. Nie mam tej krateczki. No trudno, zobaczymy. Upiekę tak i zobaczę, jak będzie. Paweł sobie tu ogląda. Co ty ogląda? Jakiś rejs? Giro d'Italia. Giro d'Italia? Giro d'Italia. Giro d'Italia? Giro d'Italia. Aha, coś z rowerami. Dobrze. No i tak to wyszło. Podleję to troszkę wodą. Nie wiem, czy dobrze robię, ale będę zaglądać i będę patrzeć, co się z tym dzieje. Czas start. Zobaczmy, jak nam się tu gotują te papryczki. O! O, całkiem fajnie. No dobrze, to niech się jeszcze gotują. O, gorące. Dobrze. Tu sałatka się robi. 6 funtów zapłacimy za... Moniczka już przygotowała nam przepyszne gołąbeczki. Gołąbeczki to są nadziewane papryczki. Gołąbeczki. Gołąbeczki są w kapuście, to są... A to zaraz mi się wywali. A co są w papryczkach? No pięknie to wygląda, kochanie. No zobaczymy, czy dobre. Na pewno bardzo dobre. Mamy też surówaczkę do tego zrobioną. Chyba najemy się tak po takiej całej... Tak, taką, po takiej całej papryczce nadziewanej zjemy, to będzie git. Proszę. Keczupik do tego mamy? To smacznego, kochanie. Dzięki, nawzajem. To bardzo praktycznie wygląda wszystko. Muszę spróbować. Ale wiesz, że nie odwróciłeś tutaj, gdzie lejesz? Siurka strasznie, no. Teraz będzie lepiej. Lepiej ci? Lepiej.
czekam, aż przestaniesz szurać. No. Daj rączkę. Tak to biega? Kto to ma bardziej schudnąć? Tatuś. Widać mnie? Słychać? No. Słychać. My tymczasem się z Wami pożegnamy i zapraszamy na drugą część naszego pobytu w Lake District. Dziękujemy wszystkim za komentarze, polubienia i subskrypcje i do zobaczenia za tydzień. Your tiny hand in mine, you're 5 feet off the ground, you rest on my shoulder, the stars convey the light. So fragile in the night, in this moment, forever be, forever be, in this moment, forever be.